Witam serdecznie, Jarku. Mamy troszeczkę do porozmawiania o świadomościach. Tym razem wziąłeś pod lupę zwierzęta i rośliny. Tak, więc też są takie pytania o ten rodzaj świadomości. Czy świadomość jest takim zjawiskiem masowym, czy świadomość jest zjawiskiem jednostkowym? Więc świadomość jest zjawiskiem masowym, z tym, że świadomość, no tak jak wszystko naokoło, musi się rozwijać i dojrzewać, więc od pantofelków możemy zacząć, albo nawet od bakterii. I wiesz, ktoś zapyta mnie, a co z wirusami? No, i tutaj jest pewien problem, dlatego że wirus jest programem. Można powiedzieć, że został stworzony i on ma program replikacji, ale to jest po prostu taka tak szczątkowa świadomość, że ja nie potrafię na to odpowiedzieć, na to pytanie. No sobie sam zadaję i nie potrafię. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny i zwierzęta, to co do tego nie mam wątpliwości. Więc jest taki podział między światem, który się rusza, i światem, który się nie rusza. Więc to powiedzmy rośliny, które się kotwiczą w ziemi, to jest innego rodzaju świadomość. To jest świadomość, która jeszcze nie rozwinęła całego obszaru pamięci, w ten sposób, pamięci chwilowej. Ma długoterminową. Stosunkowo niewielka ilość bodźców może być przez te świadomości przetwarzana. W każdym razie jest to początek rozwoju, więc dajmy może na razie im spokój, ale zajmiemy się świadomościami zwierząt, bo to ona jest bardziej ciekawa. Dlatego, że zwierzęta, które tutaj nas otaczają, one się rozwijają swoim tempem, a zwierzęta, które znajdują się w otoczeniu człowieka bezpośrednim, czyli tak zwane udomowione, one rozwijają się też troszeczkę inaczej. Niemniej jednak zasady pracujące między światem zwierząt, w świecie zwierzętym, są bardzo podobne do świadomości pracującej w organizmie ludzkim. I teraz to może być szokujące dla wielu ludzi, ale w każdym razie niech będzie, trudno. Zwierzęta często rozumieją naszą mowę. Więc część zwierząt jest w stanie się z nami komunikować. Próbują komunikować się z nami telepatycznie. Ja pamiętam, jak i wy pamiętacie, bo jak rozmawialiśmy o Sumerze, kiedy został powstał człowiek z tej małpy stepowej, w cudzysłowie powiedzmy, to tam była świadomość zwierzęca. I ta świadomość zwierzęca rozwijała się dzięki temu szybciej, ze względu na to, że powstał aparat mowy, powstały struny głosowe i to zostało powiązane ze sobą w układzie sterującym, który jest w stanie teraz dać nam możliwość, i nie tylko nam, bo i świadomości, pełniejszego rozwoju. Nasza świadomość ma i pamięć chwilową, i ma pamięć długotrwałą, i ma pamięć zapachów, ma wszystkie tutaj zmysły dobrze, powiedzmy, wykształcone. Oczywiście jest jeszcze parę innych zmysłów, które w tej chwili są przytłumione ze względu na to, że jesteśmy w ciele, ale zwierzęta, jak powiedziałem już wcześniej, to jest bardzo podobna świadomość jak świadomość ludzka, tylko jeszcze nasza jest bardziej rozwinięta, ich troszeczkę jeszcze mniej. Natomiast one, te świadomości zwierzęce, rozumieją, potrafią człowieka zrozumieć. I potrafią człowieka w ten sposób podsłuchiwać, tylko nie starają się tego wykorzystywać. Jest taki dobry przykład w internecie, to jest taki film Anna i zwierzęta, sztuka porozumiewania. To jest w języku polskim, więc można sobie go obejrzeć. On raz był wyświetlany w telewizji polskiej, chyba w TVP1. I po angielsku też jest ta wersja, to jest The Animal Communicator.
I ta wersja też jest w internecie i można ją sobie po prostu jedno i drugie obejrzeć. I tam są podane przykłady sytuacji, kiedy zwierzęta przekazują tej Annie, która nauczyła się rozmawiać ze zwierzętami, przekazują informacje, których świadkami były tylko zwierzęta. I te informacje uzyskuje Anna i potem rozmawia z ludźmi o tych zdarzeniach, w których ona nie brała udziału, ale zwierzęta brały udział. I zwierzęta jej przekazują i ona przekazuje potem opiekunom tych zwierząt i oni dopiero wtedy rozumieją, znaczy to był ten bodziec, który pokazał im wszystkim, że Anna posiadła informacje, których nie powinna mieć. A świadkami tych zdarzeń były tylko zwierzęta. I to jest to potwierdzenie stuprocentowe i potem jeszcze się w tym filmie trzeba obejrzeć. Natomiast ja dam parę przykładów z mojego życia, dlatego że tak jak mówię, jest ich trochę i już trochę to życie trwa, więc pierwszy taki przypadek to jest, pamiętam, kiedy byłem bardzo młody, to było około 1,5 roku, jeszcze chodziłem chwiejnie, nie bardzo wiedziałem i rozumiałem rozmowy między osami i jak one się ze mnie wyśmiewały. Rozumiem? One się ze mnie wyśmiewały, że ja jeszcze nie umiem chodzić, jestem taki mały. Nie? I ja byłem zły na nie i postanowiłem im dokuczyć, no i tak próbowałem je nacisnąć ręką. Oczywiście wiadomo, co by było, gdybym nacisnął osę ręką. Niemniej jednak one uciekły. To był pierwszy moment. Natomiast po latach takie zjawisko, zdarzenie było. Byłem na poddaszu i na te poddasze dostała się osa i nie mogła wylecieć. Na poddaszu było jedno okienko i ona oczywiście siedziała na parapecie i próbowała co jakiś czas przez tą szybę wyjść. Nie udawało się. No i siedziała na brzegu okna i ja wszedłem na to poddasze, podeszłem do niej, widziałem oczywiście, podeszłem do niej i ona zaczęła pozerwała się do lotu i zaczęła latać, tak niespokojnie. I ja się cofnąłem o metr i ona znowu usiadła. Podszedłem znowu, metr do przodu i ona znowu się poderwała. I ja znowu się cofnąłem o metr. Czyli to był już kontakt. Ona reagowała na mnie. A teraz co było dalej? Ja mówię do niej oczywiście w myśli, kierując do niej oczywiście swoje słowa, mówię: uspokój się, zaraz cię wypuszczę, ale muszę do ciebie podejść i otworzyć okno. I ona siedząc na krawędzi okna, siedziała dalej. Ja powoli zacząłem podchodzić, ona siedziała dalej. I wiesz, moja ręka, żeby otworzyć tamten skobelek, przeszła nad nią 20 centymetrów i ona nadal siedziała spokojnie. Otworzyłem okienko i w myślach do niej powiedziałem: teraz. I ona się poderwała i trafiła w tą szczelinę i wyleciała na zewnątrz. Koniec. Po zdarzeniu. Zamknąłem okno, no i to jest normalna sprawa. No rozmawiamy, mieszkamy na tej samej ziemi, mamy wspólny system porozumiewania się i o czym tutaj dalej mówić. Drugie zdarzenie było z ptakiem, nie? Więc tam też ten sam dom, jestem na wsi i tak dalej, mam otwarte drzwi do domu, ale tam miesiąc temu wleciały tam jakieś dwa ptaki do środka, ponieważ to był dom już zamknięty, wiesz, w stanie surowym, ale zamknięty, więc nie było już otworów okiennych otwartych. Jak ptak dostanie się do środka, to nie wiadomo, jak go stamtąd wyciągnę. No i miałem drzwi otwarte i zauważyłem kątem oka, wchodząc, bo tam nosiłem narzędzia, ciągle coś się krzątałem i w tym momencie na te drzwi usiadł, wiesz, nie wiem, co to było. W końcu to było dwa razy większe od wróbla, w podobnym kolorze. Nie znam się na ptakach, żeby powiedzieć, co to było. Może czyżyk, może coś większego, nie wiem. W każdym razie, przechodząc koło niego, mówię do niego tylko: słuchaj, nie wlatuj do środka, bo będę miał problem, żeby cię stamtąd wyciągnąć, nie? Bo to jest ciepło, więc tam bez wody to po prostu nie przeżyjesz. Tak sobie pomyślałem. I wszedł, wchodził do środka.
wychodząc, on już był bliżej, wiesz, to znaczy tak, najpierw był na framudze, a teraz już był na drzwiach i właściwie za chwilę on wleci do środka. I wtedy stało się coś dziwnego, dlatego że ja podszedłem do niego i, wiesz, czekałem, do którego momentu mogę do niego ręką podejść, żeby on odfrunął. Się okazało, że on, jak zobaczył moją rękę, to z drzwi usiadł na mojej rękawiczce. No to już ja zbaraniałem trochę. Wiesz, odszedłem z nim trochę na bok, wyszedłem na zewnątrz. I mówię, no i coś ty teraz zrobił? Mówię, teraz ja jestem bez ręki, bo muszę cię na tej ręce trzymać, nie? I postanowiłem go zrzucić, tak powiedzmy, obróciłem rękę, no on powędrował po tej rękawiczce na drugą stronę i położyłem rękę na samochodzie, na dachu i sobie myślę, no zejdź sobie, nie? Teraz. A drugą ręką próbowałem sięgnąć do kieszeni po telefon komórkowy, żeby zrobić zdjęcie, bo to jest dla mnie to było, wiesz, się nie mieściło prawie w głowie, że dziki ptak przyleciał sobie, żeby posiedzieć sobie na mojej ręce, w ogóle się nie bojąc, absolutnie. Więc nie udało mi się, bo telefon w prawej kieszeni, ja miałem lewą rękę wolną. W tym razie położyłem rękę na dachu i mówię, no to teraz zejdź, żebym miał rękę wolną. Nic z tego, więc szamotanina jeszcze trwała chwilę. Postanowiłem go drugą ręką tak delikatnie, wiesz, zepchnąć, nie? No i w każdym razie udało mi się. Tak, popatrz, wiesz, on na mnie się patrzył i ja na niego. I to było niezwykłe. Z takiej odległości jeszcze nigdy ptaka nie widziałem, no chyba, że wypchanego. W każdym razie zepchnąłem go na samochód, ale on już nie chciał siedzieć na samochód i poderwał się i przeleciał tam 2 metry i usiadł znowu na moim domu. No taka, wiesz, taka rozmowa z ptakiem. Natomiast jeszcze jest jedno zdarzenie, też z ptakiem. To była jesień, sikorki. Pamiętam, że miałem stan właśnie taki zamknięty, ale nie do końca i przez jakiś otwór wleciały 2 sikorki. I te sikorki próbowały się z tego domu wydostać przez siebie i jedna z nich skręciła sobie kark. Po prostu uderzyła w szybę, spadła, a druga nie miała ochoty z tego domu wylecieć. W ogóle. Więc wiesz, ja podszedłem do tej sikorki i widziałem ją z bliska i widziałem jej rozpacz. Nie bardzo wiedziałem, co jest spowodowane tą rozpaczą. Znaczy odczuwałem tą rozpacz, może tak. W tym razie cofnąłem się i zacząłem szukać czegoś, czego ona tutaj, wiesz, jakby dlaczego ona tutaj jest ciągle. Bo są jeszcze dziury, tam powiększyłem, żeby ona mogła uciec, ona nie uciekała. I znalazłem na podłodze właśnie martwą drugą sikorkę. I wziąłem ją, przyniosłem do tej sikorki, pokazałem i wyszedłem na dwór, położyłem na trawie obok domu i mówię, tak wiesz, ogólnie, no właściwie to możesz już ten lecieć, bo tej sikorki tu nie ma. Ale ona nadal nie chciała wylecieć, więc ja zamknąłem dom, wróciłem do Gdańska i rano przyjechałem z powrotem i popatrzyłem, wiesz, otworzyłem dom i zobaczyłem, nie ma sikorki. Poszedłem na piętro, też nie ma sikorki. No i sobie myślę, no dobra, no to poleciała. Nie. Nagle przyszła do mnie odpowiedź, gdzie ona jest, proszę ciebie. Pojawiło się jak gdyby zdjęcie mojej posesji, parteru, i są 2 wiadra. W jednym wiadrze jest woda, a w drugim jest taka trutka na... znaczy to jest taki preparat do impregnowania drewna. I zobaczyłem, znaczy co, że ona jest w tym preparacie. Po prostu popełniła samobójstwo. Rozumiesz? Jak ja to zobaczyłem w mojej głowie, to zbiegłem na dół natychmiast, zajrzałem do tego pojemnika z wodą, pusto. Zajrzałem do pojemnika z trucizną, jest sikorka. No, wyciągnąłem ją, oczywiście zaniosłem tam i sobie 2 już tam gdzieś leżały, nie? To jest drugie czy trzecie zdarzenie, a czwarte zdarzenie jeszcze też z jaskółką było. Tak samo wleciała jaskółka do mojego domu. No i teraz no, zwierzę bardzo sympatyczne. No, jak je oszczędzić? I ona przerażenia, wiesz, startowała i uderzała w okno z
spadała na ziemię, podrywała się i znowu uderzała w okno. I w tym momencie spokój. Wiesz, powiedziałem, uspokój się, wszystko będzie dobrze, poczekaj. Podszedłem do niej i też tak samo jak poprzednio, popatrzyłem na nią i powiedziałem, że teraz pokażę ci wyjście. I cofnąłem się, otworzyłem drzwi szeroko, a ona cały czas siedziała w jednym miejscu. I powiedziałem jej, znaczy ja się cofnąłem tak, żebym był spokojny, że ona się nie, bo ona, wiesz, żeby wylecieć z domu, musiała podlecieć w moim kierunku, a potem skręcić w lewo. Więc ja się na tyle cofnąłem, żeby ona się czuła bezpiecznie. I powiedziała, i pokazałem jej tam, teraz. I w tym momencie ona się oderwała, podleciała do mnie i skierowała się w stronę drzwi i wyleciała na zewnątrz. No to tak z grubsza. Wiesz, jeśli chodzi o mnie, to bo też gdzieś tak słucham i zastanawiam się, jak to wygląda, bo wiesz, relacja jednej osoby jest taką relacją bardzo, powiedziałbym, subiektywną. Ale jeśli tego typu doświadczenia powtarzają się u innych osób, to należy się mocno zastanowić i zweryfikować. Może być wygłosy. Tak, tak, tak. Tylko wiesz, mi chodzi o pewien jakby punkt widzenia widzów, bo zdecydowanie nasi widzowie będą podzieleni, przy czym chyba większość podobne sytuacje w swoim życiu zaznała, może nie aż tak bardzo jak ty, ale coś podobnego i myślę, że w komentarzach fajnie byłoby opisać, bo to też by nam pokazało skalę, czy czujemy skalę zjawiska i jak to wygląda. Ja miałem takie w sumie dwa przypadki. Pierwszy przypadek to taka rozmowa z gruszą, bo tam, wiesz, jak się ostatnio pracuję intensywnie na tej mojej wiosce, no to tam jest stary sad i była piękna taka grusza, która no wyglądała fatalnie, powiem, niedaleko była jakaś taka czereśnia, która miała jakieś takie parchy i te owoce jej były beznadziejne. Ja tak w pewnym momencie, taki zdesperowany, mówię, no fajna jesteś dziewczyną, ale jak będziesz znowu takie zgnitki mi rodziła, no to ja będę musiał cię ściąć. Wiesz? I następnego roku, to dwa lata temu jej tak powiedziałem, a w tamtym roku stał się jakiś cud. Po prostu drzewa, znaczy pojawiły się takie przyjemne i smaczne owoce, że w głowie się nie mieści i nawet wszyscy sąsiedzi mówią, Robert, no nie wiem, co się stało z tą rośliną, ale ona rzeczywiście daje bardzo pyszne i fajne owoce. Drobne, ale naprawdę bardzo słodkie, zrobiliśmy dużo przetworów z tego, także tutaj ja mogę potwierdzić, że no da się z nimi porozumieć. Kolejny taki temat, no to psy, które mamy w domu, przedtem mamy staruszka i zawsze mnie, wiesz, zastanawiało, dlaczego ludzie uczą psów takich komend, nie? Szczekaj, siad, powstań. Nie za bardzo wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, nie czułem tego i my po prostu w domu rozmawiamy. Słuchaj, idziemy na dwór i tak dalej. Nie wiem, jaki zasób słów rozumie pies, ale mój staruszek naprawdę bardzo dobrze się komunikuje i nie mam z nim żadnego problemu. Nie na zasadzie komendy, gdzie widzę, że w tej chwili jak chodzę z tym większym psem od dzieci, to wszyscy mają jakieś tam smaczki, jakieś, wiesz, takie, żeby ich wytresować, dają smakołyki. Ja tego nigdy nie używałem, on tego nie zna. Ja normalnie w świecie z nim rozmawiałem i wiesz co, no współpraca była dosyć fajna. Ostatnio troszeczkę się trochę popsuło, bo starszy pan zaczął mieć swoje humory i nam troszeczkę daje popalić, ale na poziomie takich normalnym, werbalnym rozmów to wszystko dobrze funkcjonowało. Ja miałem też psa i pamiętam, że próbowałem się zorientować, na jakiej zasadzie on to rozumie, czy chodzi o barwę głosu, podniesienie, wiesz, ekspresji wymawianych słów, ale no nie dawał się oszukać. Jeżeli się powiedziało, chodź, idziemy na dwór, a za chwilę powiedziało, nie idziemy na dwór, doskonale wiedział, kiedy nie idziemy na dwór, a kiedy idziemy na dwór. Także, wiesz, to jest zwierzę, które na pewno rozumie, tylko nie wiem, czy no właśnie, jaki zasób słów. Niemniej jednak chyba telepatycznie, jakbyśmy rozmawiali do zwierząt w myślach i kierowali te rozkazy do nich, czy tam te prośby, to moglibyśmy się jeszcze nieźle zdziwić. Właśnie mówię, w tym filmie będzie to pokazane, ale ja sobie teraz przypomniałem jeszcze o innej rzeczy, o relacjach świadomości ludzkiej z drzewami, tak jak właśnie ty mówiłeś, więc jest taka stara, wypróbowana metoda na Wyspach Salomona, które znajdują się na północno-wschodniej, na północny wschód od Australii.
gdzie rdzenni mieszkańcy nie wycinają drzew, tylko jak chcą jakiegoś drzewa się pozbyć, to naokoło tego drzewa stają i bardzo na nie złorzeczą. Wymyślają od różnych, od najgorszych, że to takie drzewo, że nieprzydatne, że i tak dalej. I to drzewo usycha. Wiesz, i to jest metoda wypróbowana od, nie wiem, może tysiącleci już przez tubylców i ona działa. Tak, ale tu wiesz jeszcze, to ten eksperyment Masaru Emoto, można jak z ryżem troszeczkę porównać. I wiesz, tak, tak. I w tym momencie też, jeśli znowu tak z punktu widzenia naukowego podejdziemy do tego, że we wszystkich stworzeniach, istotach, bytach, nie wiem, roślinach, zwierzętach, ludziach jest ta woda, no to ta woda też jak najbardziej w drzewach jest. Więc to wiesz, to można tak troszkę jakby wieloaspektowo podchodzić, ale ja mam taki kolejny temat, który mnie dosyć zainteresował, którym też właśnie zmagamy się ostatnimi czasy, to jest to, czy zwierzęta mogą leczyć, czy mogą przejmować pewne choroby i czy czasami nie zdarza się taka sytuacja, że one specjalnie pojawiają się w rodzinie po to, żeby uzdrowić ludzi, czyli tych swoich, my mówimy, dla nich to będą więksi bracia, my mówimy o nich mniejsi bracia. Czy takie coś też u siebie spotkałeś, albo pamiętasz taką sytuację? Poczekaj, mam takie zdarzenie z kotem, ono troszeczkę ma inne zabarwienie, ale to nie jest tak, że one zabierają choroby, one po prostu wiesz, przekazują tobie pewnej części twojej świadomości dodatkowe, ja może tak powiem, dodatkową porcję energii, która jest w stanie twojej świadomości pomóc na tyle, że wystarczająco by minęła choroba. Wiesz, to jest coś takiego, jak masz dziecko i chcesz, żeby się dobrze rozwijało, to wysyłasz do niego bez przerwy takie dobre wibracje, dobrą, wiesz, energię, można powiedzieć, no niech będzie dobrą, znaczy tak zakodowaną, która ma pomóc. I tak samo, nie wiem, czy widzieliśmy, ale na filmie, jest taki film z uniwersytetu w Chinach, gdzie w ciągu 30 sekund ginie jakiś guz nowotworowy. Spowodowane jest to tym, że dwie osoby, które mają takie, powiedzmy, zdolności troszeczkę szersze, potrafią przesłać informacje do świadomości tej osoby i ta świadomość wie, co ma zrobić z tym guzem. Albo ma dostateczną ilość energii, żeby przeprogramować tego guza i go albo wydalić, albo żeby wrócił z powrotem pod kontrolę organizmu. Może w ten sposób. I coś takiego robią koty. Coś takiego robią zwierzęta. One dbają o swojego pana, bo one chciałyby z nim nawiązać jeszcze lepszy kontakt. Wiesz, to jest takie samo zjawisko, załóżmy, może to inaczej tak trochę opiszę, zobacz. Idą ludzie do kościoła, obojętnie, nieważne jakiego, i modlą się do tego Boga i życzą mu wszystkiego najlepszego. Czyli wysyłają część swojej energii tam gdzieś do tego Boga i ten Bóg będzie wiedział, aha, Kowalski przysłał mi trochę energii, Malinowski trochę mi przysłał energii, no to teraz to się jeszcze lepiej czuję, jestem jeszcze mocniejszy. I to jest na takiej samej zasadzie. Jeżeli my chcemy komuś pomóc, to staramy się, jeżeli on jest chory, to staramy się mu pomóc. To jest, wiesz, naturalny odruch. I my nie pomagamy jego ciału bezpośrednio, tylko pomagamy jego świadomości. Jego świadomość poprzez takie malutkie orbsy, rozumiesz, ma tą informację dodatkową, jak poradzić sobie z jakimś cierpieniem. Mówi o tym Sheldrake. Sheldrake mówi o takiej przestrzeni istot, w której jak przekroczy się pewien próg wiedzy, nagle ta przestrzeń zaczyna przekazywać tą wiedzę innym przestrzeniom. I to zostało zaobserwowane w momencie, kiedy, znaczy, grupa małp na jednej wyspie, wyspy są odizolowane, te małpy nie mogą ze sobą być połączone.
jedna grupa małp na wyspie zaczęła myć owoce w wodzie. I zauważono to na jednej wyspie i po jakimś czasie na wszystkich wyspach już małpy myły owoce w wodzie, na przykład. Albo w Szkocji był taki specjalny płot, znaczy ogrodzenie, i były drzwi, czyli taka brama do ogrodzenia. I w jednym gospodarstwie owce nauczyły się forsować tą bramę. I nagle okazało się, że w całej Szkocji wszystkie owce już to potrafią. Więc widzisz, to jest chyba takie zjawisko, że przekazują nam część swojej energii, część naszej informacji, przekazuje się innym osobom, które w tym momencie dają sobie radę z jakimiś, powiedzmy, niedoskonałościami, z jakąś chorobą, z jakimś urazem. Szybciej dochodzą do zdrowia. No oczywiście, ja akurat spotkałem się z taką wypowiedzią. Nasz znajomy Bartek, wiesz, jak zobaczył tego naszego pieska, to on powiedział otwarcie: słuchajcie, no to podziękujcie starszemu panu, bo on troszeczkę tutaj chorób waszych przejął. Często o kotach się mówiło, że właśnie koty mają właściwości lecznicze i przejmują pewne rzeczy od gospodarzy, ale to wiesz, no to są pewne takie schematy, które się ułożyły w tych stosunkach zwierzęco-ludzkich. Czy to jest prawda? Ciężko powiedzieć, aczkolwiek czasami jak się patrzy na tego naszego starszego pana, no to chyba coś jest na rzeczy. Wiesz, ja myślę, że tak. Jest scena i na tej scenie ludzie grają różnego rodzaju rzeczy. Tam różne są między nimi połączenia, układy, zdarzenia. Natomiast za tą sceną jest ekipa, która tej sceny pilnuje. O, i to mi bardzo odpowiada. To właśnie taki sposób patrzenia na tą naszą rzeczywistość bardzo dobrze tłumaczy, bo wiesz, ilość zjawisk, zdarzeń, które są z pozoru niewytłumaczalne, bo wiesz, każdy z nas, jak przeanalizuje swoje życie, to czasami jak tak popatrzy się wnikliwie, to mówię, cholera, to jest niemożliwe, żeby pewne rzeczy się stały, żeby, bo wiesz, patrząc się po kolei, po nicę do kłębka, to żeby stało się coś, musiało się po drodze stać tyle wiele różnych sytuacji, że w głowie się nie mieści i czasami my jakoś tam intuicyjnie, podświadomie, albo nawet wręcz za pomocą takich zjawisk ponadnaturalnych, czy zwierząt, czy roślin, czy przyrody, zmieniamy swoje daną decyzję i staje się coś, co jest niemożliwe. I tak. Tutaj do tych podpowiadaczy i do tych właśnie prowadzących, no to myślę, że to właśnie można to łatwo wytłumaczyć. No, to tak wiesz, tak mi się kojarzy, że tak właśnie to jest. Ta kotara to jest takie, no w moim przypadku może być trochę dziurawa, ale mniej więcej coś tam, wiesz, widziałem z drugiej strony i teraz jak tutaj jestem, to wiem, że tam cały czas ktoś pilnuje, czeka i układa plan i będzie podpowiadał i jak będzie trzeba oczywiście. Także tak to wygląda. Ten temat chyba też już mamy wyczerpany i wiem, że masz jeszcze bardzo ciekawy trzeci temat, który zapowiemy i jak to się mówi, rozłożymy go na czynniki pierwsze w kolejnej naszej rozmowie. Cóż to za temat? To jest temat, dlaczego nie pamiętamy poprzednich wcieleń? Nie zapamiętałem? Dobrze, wróćmy do poprzednich wcieleń w następnym odcinku. Na razie, cześć. Dobrze, hej.